Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich uczestników Nocy Świątyń. Tytuł naszego spotkania dzisiaj brzmi Adwentystyczna recepta na zdrowe życie. I właściwie chciałam troszeczkę uściślić ten tytuł, bo powinien on chyba brzmieć Boża recepta na długie życie. A dlaczego Boża recepta na długie życie? Dlatego, że adwentyści swoje zasady zdrowia opierają głównie na Biblii. Państwo pewnie się zdziwicie, ale jest wiele różnych przepisów, różnych porad odnośnie właśnie zdrowego stylu życia. I teraz można by było się wspomagać badaniami różnymi, ale 100-150 lat temu, kiedy wiedza medyczna była dużo, dużo gorsza, te Boże recepty na zdrowe życie były naprawdę pomocne. A te recepty spowodowały, że adwentyści znaleźli się w takim zacnym gronie niebieskich stref. I o tych niebieskich strefach dzisiaj chciałabym Państwu troszeczkę powiedzieć. Dobrze, więc włączę teraz pokaz slajdów. A więc tak, kochani, patrząc na to zdjęcie, pewnie pomyślicie sobie, że takie coś to jest tylko dla wybrańców. Otóż okazuje się, że nie do końca. Reporter National Geographic, Dan Buettner, wpadł na taki pomysł, aby znaleźć miejsca, w których stulatkowie żyją właśnie w taki sposób, jak ta pani na pierwszym zdjęciu. A więc są zdrowi, ruchliwi i robią właściwie to, na co mają ochotę. Zatrudnił do tego demografów, którzy znaleźli 5 takich miejsc, zaraz o nich powiem, a następnie wysłał tam różnych specjalistów, aby zbadali, dowiedzieli się, co powoduje, że w tych rejonach można dożyć 100 lat i to w takiej kondycji. Te miejsca to Japonia, Okinawa, wyspa, Grecja, Sardynia, we Włoszech, Kostaryka i w Kalifornii miasteczko Loma Linda, którą zamieszkują adwentyści. Jakby jest 9 wspólnych cech, które on jak gdyby tutaj znalazł i zaprezentował w swojej właśnie książce Niebieskie Strefy. Ja się skupię oczywiście na adwentystach w Loma Linda. Dlaczego? Jest to o tyle właśnie ciekawe, że zwróćcie Państwo że uwagę na to, że te wszystkie oazy, jakby enklawy są albo na wyspach, albo są właśnie umieszczone w jakichś takich wyjątkowych miejscach, gdzie jest pewnie rewelacyjne powietrze, krystalicznie czysta woda, gdzie nie ma zanieczyszczeń, gdzie żywność jest, to są to również miejsca, jak widzicie właśnie w tym pasie takim mocno słonecznym, a więc pełne słońca, owoce, warzywa. A więc wydawać by się mogło, że tylko w takich miejscach człowiek może żyć długo, zdrowo i szczęśliwie, a do tego jeszcze prawdopodobnie są to takie wyizolowane grupy ludzi, a więc genetycznie również dobrze wyposażone. Natomiast adwentyści jest to grupa, która badana grupa w Kalifornii, a więc nie kojarzy nam się to absolutnie z jakimś rajem na ziemi. Miejsce zanieczyszczone, Los Angeles w pobliżu, miejsce, gdzie właściwie pośpiech, pieniądz rządzi człowiekiem. I w takim miejscu można również długo,
i szczęśliwie żyć. A tutaj kilka przykładów takich właśnie stulatków, którzy robią takie właśnie rzeczy. Na przykład 95-latek jeżdżący na nartach, stulatka uczestnicząca w maratonie. Czy tutaj mamy wywiad z doktorem kardiologiem z Loma Linda, doktorem Ellsworthem Wehramem, który jeszcze w wieku 95 lat prowadził operacje, brał udział w tych operacjach, umarł rok temu bodajże w wieku 104 lat. I ktoś by mógł powiedzieć, że no dobrze, jeżeli od dziecka się prowadziło taki tryb życia, o którym za chwileczkę powiem, no to być może jest szansa na to, żeby dożyć z tych 100 lat w takiej kondycji. Otóż nie do końca, dlatego że doktor Wehram, on postanowił zmienić troszeczkę swój tryb życia, a właściwie przejść na weganizm, bo w większości tych stref właśnie taki rodzaj żywienia dominuje, kiedy zauważył, że aorty ludzi, których operował, którzy byli weganami albo wegetarianami, są w dużo lepszym stanie, więc w wieku 50 lat zdecydował się przejść na weganizm. I tak, adwentyści właśnie w tym rejonie, w Loma Linda, to w większości to są weganie lub wegetarianie, jedzący, jeżeli już, jedzący mięso bardzo sporadycznie. A więc co dominuje w diecie w tych 5 błękitnych strefach? Przede wszystkim owoce i warzywa. To jest jak gdyby podstawa jedzenia. Mówi się nam, pewnie nieraz to słyszymy, że powinniśmy jeść tak od 2 do 5 porcji warzyw i owoców dziennie, surowych warzyw i owoców dziennie. Dla mnie to było takie troszeczkę enigmatyczne, więc ja gdzieś zaczęłam jak gdyby szukać, co to może być, to 2 albo 5 porcje i doszłam do tego, że kilogram warzyw i owoców codziennie to jest po prostu takie minimum, aby właśnie jakby tutaj wejść w te niebieskie strefy, w ten standard tych niebieskich stref. A więc kochani, no ciężko sobie wyobrazić, ile to jest tak naprawdę kilogram, więc ja na początku, żeby sobie potem wiedzieć, potem już nie trzeba tego ważyć, po prostu brałam wagę i kładłam sobie 2 banany, jabłko i te owoce i warzywa, które chciałam danego dnia zjeść, one leżały na blacie i po prostu je zjadałam w ciągu całego dnia. Drugim takim, taką podpowiedzią tutaj, tak na szybko, dla tych wszystkich, którzy mnie słuchają, jest druga rzecz. Najwartościowsze są to zielone warzywa, a więc tak naprawdę liście. Ciężko jest przerzuć te 200 gramów liści, bo kochani, listek, 2 listki sałaty do kanapki nie załatwi sprawy, wierzcie mi, więc jestem zwolenniczką i tutaj bardzo zawsze zachęcam wszystkim do robienia sobie zielonych właśnie takich szejków, koktajli, gdzie można zmiksować naprawdę dużą garść zielonych liści różnego rodzaju, które ciężko by było czasami przerzuć. No szpinak jest dosyć specyficzny, na przykład jest to jedno z najwartościowszych warzyw, więc zachęcam, żeby w ten sposób przemycić sobie właśnie zielone liście, oczywiście razem z bananami, z owocami, ten szejk smakuje całkiem nieźle, do tego siemię lniane i mamy załatwioną część owocową, można sobie zostawić troszeczkę owocków, żeby tak, jak ktoś lubi gryźć, a nie tylko pić owoce, no i oczywiście pamiętać również o o warzywach na przykład w obiadowej porze. Następna rzecz to w tej chwili dietetycy mówią strączki. Jest to bardzo wartościowe źródło białka, zastępujące całkowicie mięso. Nie musimy się bać, że nam czegokolwiek zabraknie i jest to pokarm, który w tych 5 błękitnych strefach był pokarmem podstawowym, a więc różnego rodzaju, jest ich bodajże 70 różnych rodzajów, od
poprzez kilkadziesiąt rodzajów soczewicy, po różne fasole, ciecierzyce, pestki. One naprawdę dostarczają wszystkiego, czego człowiek potrzebuje, jeśli chodzi właśnie o te aminokwasy. Orzechy. To nawet na Uniwersytecie Loma Linda było takie duże badanie. Garść orzechów ratuje nas przed różnego rodzaju chorobami układu krążenia. Więc to również znalazło się praktycznie we wszystkich tych strefach. Orzechy były również na stole. No i kochani, ruch. Ale właśnie o to chodzi, że jak my mówimy fitness, to od razu nam się kojarzy, nie wiem, siłownia, jakieś hantelki. Tak naprawdę to był taki, w tych pięciu strefach jest to niewymuszony ruch, który jak gdyby on jest, on się dzieje dlatego, że na przykład nie jedziemy samochodem, ale jeździmy na rowerze. Wiele rzeczy wykonujemy sami. Myślimy o tym na co dzień. Wiemy, że życie troszeczkę w innym kierunku się potoczyło, w takim, że wsiadamy w samochód, podjeżdżamy pod miejsce pracy i nie mamy możliwości, a potem kupujemy karnet na siłownię i idziemy na tą siłownię i oczywiście po dwóch, trzech tygodniach, w najlepszym razie po dwóch miesiącach, no po prostu przestajemy chodzić na tę siłownię, a więc tutaj stulatkowie po prostu są ruchliwi, cały czas chodzą gdzieś, coś robią, załatwiają jakieś sprawy na piechotę, na rowerze i przede wszystkim pomagają innym. No właśnie, duży nacisk autor tej publikacji, Dan Buettner, położył na relacje. On powiedział, że dwoje przyjaciół, do których możesz zadzwonić, jeżeli ci jest źle, powoduje, że twoja długość życia zwiększa się aż o 8 lat. Nie dalej niż 2 godziny temu czytałam w Gazecie Wyborczej taki wywiad z lekarzem, który powiedział, że są na to już badania zresztą, że osoba samotna ma o 50% większe ryzyko zachorowania na COVID-a z takimi ciężkimi objawami, a nawet dużo większe ryzyko śmierci. Więc relacje są tutaj jedne z najważniejszych, jeśli chodzi o te błękitne strefy. Ci ludzie pielęgnują te relacje. Jak to się odbywa u nas w Kościele? No właśnie, to jest jedna z najcudowniejszych rzeczy, jeśli chodzi o nasz Kościół, bo przychodzi człowiek do miejsca, gdzie jest akceptowany, bo wie, że Bóg akceptuje wszystkich takimi, jakimi są i po prostu czuje się jak u siebie w domu, do tego ma przyjaciół, z którymi może porozmawiać, więc jest to jeszcze jedna z tych właśnie rzeczy, która powoduje, że osoby żyją długo, szczęśliwie, no i standard życia przede wszystkim, no bo nie ukrywajmy, no to tak naprawdę liczy się w życiu ludzi. Jeżeli zapytamy, nawet taką sondę uliczną zrobimy, to naprawdę miłość i rodzina, prawda? Wszyscy o tym mówią, więc dbanie o te relacje jest bardzo ważne i właśnie w tych niebieskich strefach te relacje są na wysokim poziomie. A więc wspólne spotkania. Oczywiście żyjemy teraz w bardzo dziwnych czasach, więc jak teraz kultywować to, co jakby jest wpisane też w nasz Kościół, prawda? Czyli ta wzajemne spotykanie się, spędzanie czasu, no to jest duże wyzwanie. Także myślę, że to nie jest tylko dla świata, ale również i dla naszego Kościoła. Aczkolwiek no, te relacje już są, więc istnieje telefon. Dan Buettner mówił właśnie o nawet o rozmowie telefonicznej, możliwości porozmawiania z kimś. Także to jest jeden z tych elementów, który właśnie powoduje, że ludzie po prostu żyją dłużej. No i ostatnie, ale chyba najważniejsze, to jest właśnie, bo nawet jeżeli nasze życie się potoczy tak, że będziemy samotni
tutaj na tej ziemi, to jednak jest ktoś, kto bardzo chce mieć relacje z nami. Więc ta relacja jest możliwa. Oczywiście Pan Bóg tak to zorganizował, że jest relacja w poziomie i w pionie, czyli z Nim i z ludźmi wokół nas i zawsze zaspokaja, w każdym bądź razie stara się zaspokajać, tak jak zaspokoił potrzebę Adama posiadania towarzyszki, tak stara się teraz pewnie zaspokajać. Nie zawsze może się to tak udaje, mieszkamy w takim miejscu, w jakim mieszkamy, ale na pewno relacja z Nim jest ważna i Dan Büttner bardzo mocno też tutaj podkreślał właśnie ten transcendentalizm w życiu człowieka, że nawet badania są takie, że osoby, które 4 razy w miesiącu uczestniczą w nabożeństwach, w jakimś rodzaju kultu, ale jest to takie refleksyjne, nie jest to takie tylko rytualne, to również żyją do 14 lat dłużej. Było to dla mnie dosyć duże zaskoczenie, bo nawet to wydłuża bardziej życie niż na przykład niepalenie papierosów, bo nie paląc papierosów wydłużamy sobie życie o 8 lat, do 8 lat. Więc tak wygląda adwentystyczna, Boża recepta na zdrowe życie, co myślę, że w dzisiejszych czasach jest dosyć ważne. Więc zachęcam do postudiowania, bo ja tutaj tylko zasygnalizowałam temat, a w internecie Państwo możecie znaleźć wiele, wiele różnych ciekawych informacji właśnie na temat, włącznie z książką, która jest do zakupienia. Jeżeli kogoś interesują te tematy, to gorąco zachęcam. A teraz oddaję głos Dominice, która troszeczkę od strony takiej profesjonalno-medycznej podejdzie do sprawy. Zapraszam. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja, jak już tutaj Dorota nadmieniła, ja się nazywam Dominika Siabrys. Jestem pielęgniarką z zawodu i chciałabym również jakby pociągnąć ten temat, bo tutaj Dorota zrobiła świetny wstęp na temat tego, że są takie osoby, które potrafią tak dbać o zdrowie i cieszyć się tym zdrowiem bardzo długo. I mogę to potwierdzić, bo tutaj przed chwilą na prezentacji mogliśmy obserwować zdjęcia 90-parolatków, którzy uśmiechnięci wykonują różne aktywności i były to osoby gdzieś tam zza dalekiej granicy, ale sama ze swojej pracy wiem, że spotykam jako pacjentów osoby właśnie, jednak gdzieś tam ten PESEL zawsze się podejrzy, a często te osoby nawet chwalą się swoim wiekiem, bo naprawdę mają się czym często chwalić i są to osoby zwykle 90+. I w Krakowie tutaj również takie osoby żyją i są to zwykle bardzo uśmiechnięte osoby, więc myślę, że rzeczywiście te podejście do życia i relacje są tutaj bardzo ważne. Zawsze właśnie zwracam uwagę na to, jak te starsze osoby są życzliwe, nie narzekają i jak ważne są dla nich relacje, bo pamiętam, jak teraz nawet podczas tych lockdownów, które były, teraz trwają również, ale te co wcześniej, miałam właśnie pacjenta, który miał 93 lata i jedyne na co się uskarżał, to na to, że nie może się spotkać ze swoimi kolegami, więc naprawdę ważne jest, żebyśmy się cieszyli z tego, co mamy. Chciałabym też przez chwilę poruszyć temat może odporności, tego właśnie, jak takie praktyczne aspekty, co możemy zrobić, żebyśmy mogli się cieszyć właśnie tym zdrowiem już teraz i zadbać o nie na naszą przyszłość. Chciałabym też powiedzieć o tym, że jeśli chodzi o odporność naszego organizmu, to musimy pamiętać, że to jest kwestia systematycznych działań i to właśnie, co już zostało przekazane, że musimy dbać stale o to, co jemy, o naszą psychikę, o nasze usposobienie do świata, o to, żeby właśnie dbać o aktywność fizyczną, która jest naprawdę
chyba najważniejszym czynnikiem według badań nawet, więc jest naprawdę bardzo ważne i rzeczywiście nie chodzi tutaj o jakieś bardzo ciężkie treningi na siłowni, czy naprawdę aktywność ponad nasze siły, ale nawet te codzienne spacery są już bardzo, bardzo mają duży wpływ na nasze zdrowie. Więc zwróćmy uwagę, że właśnie nasze zdrowie zależy od systematycznych działań, które podejmujemy codziennie, chociaż z tego co pamiętam, obserwując na przykład teraz jest taka jesienna pogoda i pewnie część z Państwa też ma takie obserwacje, że na przykład ogląda się jakieś seriale na internecie i pomiędzy tymi serialami albo w trakcie są reklamy. I co to są za reklamy? Oczywiście jest tam od razu jakaś cudowna tabletka, dzięki której już mamy wszystkie witaminy, mamy witaminę C, rutynę D i wystarczy wziąć taką jedną tabletkę i cieszyć się zdrowiem. I to jest nam niestety wpajane w radiu, w telewizji, wszędzie, w każdych mediach możemy takie rzeczy usłyszeć, co jest nieco krzywdzące, bo warto, żebyśmy też właśnie dzisiaj chciałabym Państwa zachęcić do tego, żebyśmy spojrzeli innymi oczami na nasze jedzenie, na to, co mamy w naszych spiżarniach, lodówkach, bo to są tak naprawdę, tutaj dla porównania jest troszkę, przed chwilą były tabletki, a to są też najlepsze tak naprawdę suplementy, które możemy sobie wymarzyć, mają nie jedną witaminę, ale każde z nich posiada naprawdę przynajmniej kilka tych witamin. I nawet nie będę tutaj wymieniać, bo ciężko byłoby pewnie wszystkie składniki odżywcze, które każdy z tych warzyw i owoców posiada, wymienić. Więc chciałabym, żebyśmy spojrzeli może też właśnie na tą żywność, którą mamy, jako na suplementy. Bo oczywiście możemy zażyć taką tabletkę i na przykład, nie ma więcej. I na przykład witamina C będzie zapewniona, ale tych składników jest o wiele więcej. I tutaj zaczynając, właśnie najbardziej na topie, o czym słyszymy, są właśnie witaminy C, beta-karoten i nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę na przykład, gdzie jest najwięcej tej witaminy C. Zwykle właśnie jeśli chodzi o witaminę C, to już w głowie mamy albo obraz, nie wiem, cytryny, jakiegoś cytrusa, a gdybyśmy właśnie gdzieś tam się zagłębili w temat, na przykład taka czerwona papryka, to są takie ogólne dane, nie są one może najdokładniejsze, ale gdzieś taka czerwona papryka ma na przykład 140 mg witaminy C na 100 gram, a pomarańcza tylko 49. Że tylko. Jest to też duża ilość, ale papryka ma jej zdecydowanie nawet trzykrotnie więcej, więc warto właśnie, żebyśmy zamiast właśnie wyczytywać składy suplementów w aptece, poczytali właśnie w internecie, taka wiedza jest dostępna, które warzywa, które owoce zawierają jakie ilości witamin. Wtedy myślę, że zachęcimy się też do tego, żeby tą paprykę zjeść. Nie wiem jak na Państwa, ale dla mnie takie argumenty trafiają i od razu jakoś smaczniej mi ją zjadać, jeśli wiem, że tu jest właśnie tak dużo tej witaminy C, która jest nam teraz bardzo potrzebna. Jeśli chodzi o witaminę C, to tutaj też bym chciała nadmienić, że teraz jeśli chodzi o ten okres, który mamy, wiem, że często ludzie chcieliby właśnie przeprowadzać suplementację i myślę, że no nie jest to zabronione. Sama gdzieś taki suplement posiadam, ale musimy uważać, jeśli chodzi o suplementy, bo jeśli chodzi o naturalną formę witamin, nie przekroczymy nigdy tutaj jakiejś toksycznej dawki takich witamin, obojętnie jaka by to witamina nie była. A w suplementach czasem te dawki są wysokie i gdzieś tam w internecie krążą informacje o tym, żeby spożywać
naprawdę wysokie dawki, a to może być dla nas szkodliwe. Na przykład witamina C może źle wpływać na nerki w dużej ilości, więc raczej taka dawka, jeśli chcielibyśmy przyjmować ją w formie suplementu, to najlepiej jakieś 500 do 1000 mg dziennie. I to w czasie, kiedy jesteśmy na przykład przeziębieni lub odczuwamy jakieś objawy osłabienia, bo wtedy rzeczywiście badania pokazują, że może ona jakby załagodzić objawy przeziębienia. Chciałabym też tutaj pokazać może jeszcze kilka, skupić się na paru warzywach, czyli teraz właśnie też w tym okresie takim, który no myślę, że wszyscy wiemy, że akurat jest czas epidemii, a dodatkowo jest też jesień, gdzie zawsze mogły dopadać nas jakiekolwiek infekcje, grypy, przeziębienia. Pogoda temu sprzyja. Warto mieć w swoim domu na przykład takie korzenie, które możemy też kupić w sklepie. Jest to imbir, kurkuma. Mają one super działanie antybakteryjne, przeciwwirusowe. Jeśli chodzi o takie rzeczy, to też jest nasz polski czosnek, który również warto, tak samo jak i cebulę, warto dodawać do naszych dań, bo są to rzeczy, które po prostu są zdrowe i dodawane do posiłków. Nie zachęcałabym raczej do, nie wiem, zjadania całego dwóch ząbków czosnku tylko dlatego, że jest on zdrowy, bo w ten sposób możemy na przykład podrażnić nasz układ pokarmowy, ale właśnie dodawać te wszystkie przyprawy do dań. Taki imbir możemy wkroić sobie w plasterkach do herbaty i na pewno będzie ona super rozgrzewała nasze ciało i też podniesie naszą odporność w jakiś tam sposób. Jest jedna witamina, która jest teraz nam dość potrzebna i zachęcałabym tutaj nawet do suplementacji, a jest to witamina D3. No niestety słońce w naszym kraju zwykle nie występuje jakoś długo, więc tak czy inaczej warto sobie tą witaminę suplementować, bo tutaj dużo osób niestety też z doświadczenia w pracy pracuje w miejscu, gdzie wykonywane są między innymi badania i można sobie zmierzyć taki poziom witaminy D, do czego też zachęcam, może nie teraz, bo teraz myślę, że jest czas. Ważniejsze jest, żebyśmy jednak zostali w naszych domach, ale w jakiejś tam przyszłości warto sobie skontrolować ten poziom witaminy D, bo jest też udowodnione działanie, że prawidłowy poziom tej witaminy też nas chroni i daje nam odporność. Są dostępne różnego rodzaju suplementy. Ja mam na przykład taki, który jest w formie kropelek, więc nie muszę połykać codziennie tabletki, tylko jest tutaj atomizer. I można zawsze pamiętać o tym i naprawdę może to właśnie w znaczący sposób wspomóc naszą odporność. Też myślę, jeśli chodzi o takie wzmocnienie organizmu, warto wspomnieć o takich produktach, jakimi są kiszonki, czy też fermentowane produkty mleczne, jakieś jogurty, kefiry, takie niesłodzone. Warto spożywać, nie wiem, ogórki kiszone, kapusta kiszona i zwrócić uwagę, żeby te produkty nie były kwaszone, tylko żeby to były kiszonki takie z prawdziwego zdarzenia. One wzmacniają, jakby są bardzo korzystne dla naszych bakterii jelitowych, a jest to też kolejna bariera, polepsza naszą odporność i nie jest to nic w formie tabletki. Bardzo jest to też smaczne. Myślę, że większość ludzi lubi takie rzeczy spożywać, a jest przy tym bardzo zdrowe. Kolejnym takim składnikiem, który warto też zadbać w naszej diecie, są kwasy omega-3. Ogólnie mówi się, że najwięcej jest ich, najlepszym źródłem są tłuste ryby morskie. Czyli sardynki, łosoś, makrele, chociaż ja bym się tutaj skłoniła ku innemu rozwiązaniu, które zaraz przedstawię, bo z rybami to niestety jest teraz też, różna jest opinia na temat ich jakości, wiadomo, zanieczyszczenia mórz, więc myślę, że ja czasem spożywam takie ryby, ale innym źródłem i też znacznie tańszym
kwasów omega-3 jest na przykład mielone siemię lniane, które możemy dodać do wielu, wielu potraw. Ja na przykład mam taki, zachęcam do zakupu młynku do kawy, który mam i codziennie, czy nawet co jakiś czas mielić sobie takie na świeżo ziarenka i łyżeczkę, dwie, trzy, najlepiej tak do trzech łyżeczek dziennie można dodać do jogurtu, do koktajlu. Tutaj Dorota już wspomniała o tym właśnie, że możemy robić takie zielone koktajle, do których właśnie możemy wrzucić te zmielone siemię lniane. Możemy tak samo wspomagać się olejem lnianym, jeśli nie chce nam się mielić takich ziaren, to taki olej, ja sobie na przykład też można wlewać do takiego koktajlu, oczywiście nieduże ilości, bo to jest jednak tłuszcz zdrowy, ale z niczym nie powinno się przesadzać, więc jakąś łyżeczkę można dodać. Jeśli mam jakiś młynek, możliwość zmielić je na świeżo, to jest najlepsza tak naprawdę opcja dla nas, bo te kwasy się utrzymują dość krótko, więc takie gotowe, zmielone siemię oczywiście będzie dla nas wartościowe, bo zawiera dużo błonnika, ale te ilość kwasów niestety może być mniejsza, więc naprawdę myślę, że to jest niedrogi produkt, bardzo zdrowy i możemy dodawać go do różnych potraw. I ostatni jakby taki składnik pokarmowy, którym chciałabym poruszyć, bo też gdzieś tam występuje w reklamach, to jest cynk. I rzeczywiście tutaj jest udowodnione, że niedobór cynku zwiększa podatność na infekcje, ale oczywiście, żebyśmy się przekonali, czy rzeczywiście mamy taki niedobór i czy potrzebujemy suplementacji, która występuje w formie suplementu, czyli leku, tabletki, powinniśmy mieć wykonane badania, bo tutaj też nadmiar cynku jest szkodliwy dla naszego organizmu. Więc najlepszym sposobem, żeby w bezpieczny sposób zapewnić naszemu organizmowi odpowiednią ilość cynku i zabezpieczyć się też przed infekcjami, jest właśnie zjadanie go w formie żywności. I cynk, tutaj mam taki mój słoiczek, który mamy zawsze w kuchni i on jest wypełniony różnego rodzaju orzechami. Bo właśnie cynk między innymi w orzechach możemy znaleźć. Orzechy są bogate w wiele innych rzeczy, ale nie będę tutaj dzisiaj opowiadać może, bo długo byśmy mogli tutaj siedzieć. Myślę, że wszyscy się zgodzimy, że orzechy są zdrowe. Oczywiście też wszystko w nieprzesadzonej ilości, bo taka garstka orzechów dziennie dla każdego to jest wystarczająca ilość, bo orzechy też mogą być w za dużej ilości zbyt ciężko strawne i są dość kaloryczne, więc też warto mieć tą uwagę. Cynk znajdziemy też właśnie w szpinaku, w jakichś zielonych warzywach, więc tak samo super opcją jest wykonywanie sobie takich koktajlów. Już sobie wyobraźcie, mamy ten mikser, wrzucamy tam banan, w którym, nie wiem, jest potas, wrzucamy dwie łyżeczki mielonego siemienia lnianego, w którym jest kwas omega-3, wrzucamy tam szpinak, w którym jest też mnóstwo różnych warzyw i owoców. Do tego, nie wiem, możemy to zrobić na wodzie, na jakimś mleku krowim, roślinnym i mamy tak naprawdę super shake mocy. Gdyby sprzedawano to w aptekach, to pewnie nazywało się by to szejkiem mocy, a my po prostu możemy sobie zrobić z tego, co mamy w lodówce, takie super suplementy, a tak naprawdę jest to posiłek, jest to żywność, która jest smaczna naprawdę. Więc i co jest też najważniejsze, na przykład możecie się zastanowić też, że jak tutaj podawałam, że 100 gram papryki zawiera 144 mg przykładowo witaminy C, a w takiej jednej tabletce mamy 1000 mg witaminy C. Ale jeśli chodzi o suplementy, to zwykle ta wielkość, dawka jest dość przesadzona z tego względu, że sztuczne składniki się dużo gorzej wchłaniają w naszym organizmie i mimo, że dostarczamy, nie wiem, 1000 mg, to ilość, która się przyjmie, to jest często przy większości suplementów, nie wiem, magnezu i innych, to jest jakiś około 30%. Nie chcę tutaj generalizować, bo to są różne wartości dla różnych
substancji, ale tak to wygląda, dlatego te dawki są takie duże. A tutaj, mimo że dawka jest mniejsza w tych składnikach, które mamy w postaci pokarmu, ale jest tak naprawdę w dużej ilości, nie wiem, w 90% przyswajalna dla naszego organizmu, więc jest to najbardziej korzystna forma, którą możemy zjadać. Dobrze, i tutaj już kończąc, myślę, że tutaj to, co chciałam Państwu przekazać, to jest to właśnie, żebyśmy spojrzeli inaczej na to, co jemy. Troszkę może się zachęcili do tego, żeby poczytać, co jemy, co zawierają te rzeczy. Żebyśmy nie myśleli o tym, żeby chodzić i kupować jakieś tabletki, bo to jest fajnie zareklamowane, ale każdy inny produkt można byłoby tak super, tak samo super zareklamować. I to są warzywa i owoce, są dużo tańsze, dużo lepiej przyswajalne dla naszego organizmu, dużo ładniejsze niż te tabletki w plastikowych kartonikach. I na koniec chciałabym jeszcze wspomnieć, że oczywiście do tego wszystkiego uzupełnieniem jest ruch i woda, bo też właśnie ja tutaj się nawet napiję, bo niestety trochę mi zasycha w gardle. Woda jest ważna też, żeby ten litr wody dziennie przynajmniej wypijać, te 8 szklanek wody. Jeszcze kończąc, nie mogłabym tutaj wspomnieć o tym, że w dzisiejszym czasie najważniejszymi zasadami są tak naprawdę zasady higieny i bezpieczeństwa. I niestety nic tutaj nie zastąpi tego, że czasem musimy umyć ręce, używać takich różnych żeli, które oczyszczą bakterie oraz, że niestety musimy spędzać czasem, co jest bardzo znienawidzone przez nas. Ja na przykład dzisiaj i wczoraj spędzam w pracy nawet 13 godzin w takiej maseczce niestety. Bardzo, bardzo się z nią nie lubię już. Bardzo tego nie lubię i wolałabym pracować zupełnie inaczej, ale niestety nic tego nie zastąpi w obecnych czasach, jeśli chodzi o chorobę, z którą się zmagamy. Więc pamiętajmy również o tym. Chciałabym Państwa zaprosić serdecznie na jutrzejsze spotkanie o temacie proroctwa biblijne a teorie spiskowe, które się odbędzie o godzinie 19. Też tutaj na Zoomie, więc zapraszam.